biegnie płynnie nasza konferencja. Pan Krzysztof Winnicki zaprezentuje nam geogebrę dla matematyków i pokaże, jak można wykorzystywać Linuxa w pracowniach szkolnych. Pan Krzysztof Winnicki jest nauczycielem, propagatorem stosowania w Szkole Otwartych Zasobów Open Source i myślę, że przy okazji jeszcze więcej informacji uzyskamy. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Winnicki. Jestem nauczycielem informatyki. Pracuję w gimnazjum numer 56 w Poznaniu. W takim dosyć, myślę, nietypowym gimnazjum, ponieważ jest to szkoła, którą od wielu lat staramy się, aby była taką szkołą, no można powiedzieć, nowoczesną, ale nowoczesną pod takim względem, że nie tylko dobrze wyposażoną technologicznie, ale też o zupełnie innym podejściu nauczycieli do nauczania i do wykorzystywania technologii w takim codziennym procesie nauczania. Tutaj moje wystąpienie zatytułowałem jako GeoGebra Klasy, czyli szkoła przyjazna open source. Chciałbym, proszę Państwa, powiedzieć nie tylko o GeoGebrze, chociaż pewnie chwilę tego GeoGebry pokażę. Tutaj wcześniej mój przedmówca Adam wspominał, że jest w takiej sieci, która wzajemnie się wspiera i wzajemnie się uczy od siebie. Ja właśnie też mam przyjemność być jakby członkiem takiej sieci, ona się nazywa dla odmiany ROZE, ale to jest Regionalne Ośrodki Szkoleń Learningowych, ale właśnie to też taka grupa nauczycieli, która nawzajem uczy się od siebie i wzajemnie się wspiera. Wiemy, jak wygląda technologia informacyjna obecnie, to znaczy się różnorodność przede wszystkim sprzętów, czyli tablety, smartfony, to też już Adam o tym wspominał, ale myślę, że to, co ważne, to też różnorodne systemy operacyjne, które są na tych sprzętach instalowane. I pojawia się właśnie taka potrzeba, aby posiadać dostęp do tych samych danych, niezależnie którego systemu, czy którego sprzętu używam, czyli coś takiego, żeby powstała pewnego rodzaju transparentność tej technologii, żeby nie być uzależnionym od, powiedzmy sobie, jednego dostawcy, czy jednego producenta. Jak wygląda to w szkole? Mam nadzieję, że u Państwa to nie wygląda w ten sposób, tak jak tutaj jest na czerwono, to znaczy się, że te całe zasoby znajdują się, czy sprzęt, programy, internet, że znajdują się tylko w wydzielonych miejscach, zazwyczaj w pracowniach i że dostępne są w określonym czasie. My już od wielu lat, przynajmniej moja dyrekcja, wręcz zmusza nauczycieli, aby różnego rodzaju zajęcia nie odbywały się tylko na przykład, załóżmy, nie wiem, język angielski, tylko w pracowni języka angielskiego, ale też, żeby nauczyciel poszedł wręcz do pracowni informatycznej po to, żeby z uczniami skorzystał z różnych właśnie technologii. No i tak myślę, że dążymy w takim kierunku, aby te zasoby dostępne były tam wszędzie, gdzie potrzebny uczeń, ale też nauczyciel, dyrektor, tak naprawdę w każdej chwili. I tutaj pozwoliłem sobie, uczestniczyłem kiedyś w takiej debacie, która się nazywała Pracownia Miast. Zanotowałem sobie pewną taką wypowiedź, mianowicie, z którą się przede wszystkim zgadzam, że nowe technologie w szkole powinny być obecne jako coś właśnie takiego bardzo naturalnego, a bardzo często jeszcze w szkołach jest, że albo te technologii nie ma, albo są stawiane ponad wszystko, tak? Czyli że jak już jest technologia, to ona jest jakby tym numerem jeden. Myślę, że tutaj musimy dążyć do tego, żeby po prostu ona była czymś naturalnym, normalnym, a nie normalnym. Tak jak powiedziałem, od wielu lat staramy się, aby w naszej szkole wprowadzać coś nowego. Być może tutaj jest coś takiego jak e-klasy. Nie jest to do końca nasz autorski pomysł, to znaczy się, na czym w ogóle polegają e-klasy. E-klasy polegają na tym, że na każdym poziomie nauczania wyposażyliśmy uczniów, no jednej akurat klasy, bo na to też pozwalały środki finansowe, ale każdy uczeń otrzymał swojego osobistego notebooka do wykorzystania przez 3 lata na każdym przedmiocie. I jak do tego przede wszystkim podeszliśmy? Zaczęliśmy od tego, że zaczęliśmy już wcześniej się do tego przygotowywać. To nie było coś takiego, że nie wiem, na którejś Radzie Pedagogicznej podjęliśmy nagle uchwałę, że od jutra wprowadzamy klasę, to że od jutra wszyscy korzystamy z internetu. My do tego procesu tak naprawdę przygotowaliśmy się wiele lat, poczynając chociażby od czegoś takiego jak platforma e-learningowa, gdzie nauczyciele powoli wdrażali się w taki jakby sposób pracy z uczniem, pewnego wspomagania nauczania w szkole. No i tutaj te klasy są jakby takim naszym
pewnym uwieńczeniem jakiegoś etapu, dużo w tych klasach jest wykorzystywanego oprogramowania właśnie open source. Tutaj może Adam powiedział wcześniej, że darmowość nie jest tutaj akurat dla niego numerem jeden, ale akurat w przypadku dyrekcji, myślę, jest to zazwyczaj właśnie ten problem numer jeden, dlatego że mój dyrektor zazwyczaj, kiedy coś nowego mam wprowadzić, to pierwsze pytanie, jakie pada, dobrze panie Krzysztofie, ile to kosztuje? Tak? To jest jakby pierwsze główne pytanie, a dopiero później no, jest jakaś rozmowa, co to da szkole, co to da uczniowi i jakie będą z tego korzyści. W pracowniach, jak wiemy, wiele szkół otrzymało z Ministerstwa Edukacji, to te pracownie posiadały zainstalowane głównie to zamknięte oprogramowanie. No i teraz gdzieś pojawia się jakiś taki problem bardzo często w szkołach, żeby aktualizować tak, to oprogramowanie. No i teraz pojawia się taki dylemat, czy aktualizować oprogramowanie, czy może właśnie rozbudować troszeczkę infrastruktury szkolnej. I jak do tego podejść. I myślę, że tutaj bardzo dobrym właśnie takim rozwiązaniem jest zrozumienie, dlaczego warto powszechnie wprowadzać i stosować narzędzia open source. Co to takiego w ogóle jest ten open source, bo pojawiło się to pojęcie. Nie są to wszystkie prawa, to myślę, że to są te główne, najważniejsze, które gdzieś już tutaj jakby te prawa się pojawiły w trakcie. Przede wszystkim prawo do uruchamiania programów w dowolnej cenie. Nie muszę się martwić, czy ten program można stosować, ma tylko zastosowanie tylko edukacyjne, czy mogę stosować tylko w domu, czy w każdym razie nie muszę się o to martwić. Drugie, bardzo myślę ważne prawo, to prawo do wykonywania kopii i dzielenia się z innymi. Tak? Czyli jeżeli uczeń do mnie przyjdzie i powie, proszę pana, nie mam office, nie mam na czym wykonać, załóżmy, pewnych zadań domowych, to ja mu powiem, dobrze, czy daj płytkę, czy daj pendrive'a, dam tobie twoją kopię. Ja nie jestem osobą, która w tym momencie jest tak zwanym piratem, tak, komputerowym. Mam prawo kopiować i dzielić się z innymi. Tutaj te kolejne prawo do analizowania, jak działa programowanie i prawo do modyfikowania i poprawiania kodu, to jest zaleta, o której między innymi tutaj Adam wspominał, że mamy prawo widzieć, jak to i analizować, jak ten program działa. I pewnie często wiele takich elementów jest wykorzystywanych przez nauczycieli, którzy chociażby uczą się programowania. Uczeń ma prawo zajrzeć do tego kodu, ma prawo zajrzeć do jakby do wnętrza tego i po prostu analizować, jak to wszystko działa. No i właśnie pojawia się pytanie, to dlaczego to open source? Pierwsza, myślę, bardzo ważna zaleta to, że open source pozwala się uruchamiać na różnych platformach, właśnie zarówno na Windows, na Linuxie, jak i na przykład na Macu. Każdy uczeń, nauczyciel może pobrać to oprogramowanie z internetu i myślę, kolejna bardzo ważna cecha to uczymy poszanowania własności. Czyli dobry przykład z naszej strony. Ja osobiście jestem dość przeciwny, ponieważ zauważyłem, że wielu nauczycieli również, czy informatyki, czy technologii informacyjnej, bardzo często mówiąc o pewnych programach, posługuje się ich konkretnymi nazwami, tak? I udało się, że, przepraszam, że może nazwę zmienię, ale że wszystko piszemy w Wordzie, czym w Excelu. Ja uczniów uczę, że wcale tak nie jest. Piszemy w edytorze tekstu, liczymy na przykład w arkuszu kalkulacyjnym, bo przecież nie tylko jeden arkusz kalkulacyjny istnieje, czy też wykonujemy prezentację właśnie w programie do prezentacji multimedialnych. Jak to wykorzystujemy w gimnazjum, właśnie w mojej szkole, w której pracuję? Dwa słowa chciałbym powiedzieć, jak mniej więcej ta szkoła wygląda. Pierwsza rzecz to trzy e-klasy i w każdej takiej klasie jest 28 uczniów, czyli mamy już 84 komputery, które pracują na co dzień w szkole. Do tego klasy TechNet to są takie klasy, w których wprowadziliśmy troszeczkę właśnie elementów rozszerzonych, jeżeli chodzi o nauczanie matematyki, informatyki i tutaj oczywiście ci uczniowie pracują w pracowniach komputerowych po 15 komputerów, czyli mamy kolejne 30 komputerów. Jest 16 sal dydaktycznych, w każdym tablica interaktywna, komputer dla nauczyciela. Jak Państwo widzą, tak naprawdę codziennie w szkole pracuje więcej 130 komputerów. To jest całkiem spora liczba. Teraz gdybyśmy to wszystko później przeliczali, jeżeli chodzi na przykład o kwestie licencyjne, tak, programów, które wykorzystujemy, no to zaczynają się pojawiać całkiem spore kwestie. Co wykorzystujemy? Na przykład, to będą już teraz tylko przykłady.
GeoGebra. Co to takiego jest GeoGebra? Jest to naprawdę świetny open source'owy program, który łączy geometrię i algebrę. Być może część z Państwa ten program zna, wykorzystuje. Być może uczestniczyła w jakichś kursach. Tak naprawdę dzięki temu oprogramowaniu można tworzyć, zresztą oprogramowanie, które można wykorzystać nie tylko do nauczania matematyki. Ja spróbuję tu pokazać przykłady, chociażby z 2-3. Mam nadzieję, że tutaj wszystko się uruchomi, przełożę. W szkole, kiedy uczniowie uczą się... A, proszę, chwilę, uruchomi się, dobra. Na przykład wzór na pole trójkąta. Może oczywiście uczeń przyjąć, tak, do wiadomości, że to jest ta jedna, druga A razy H, ale można też, czy się pokazało, że to przerzucę, można też z uczniami wykonać, o, chociażby, to jest applet właśnie z GeoGebra Tube stworzony przez, jak nazywam moje góry GeoGebry, to jest Jurek Mil, właśnie też między innymi naszym stowarzyszeniem, on tworzy pełno różnych appletów. Chociażby taki applet, gdzie uczeń, tworząc go i później chociażby przesuwając na tablicy interaktywnej czy na swoim urządzeniu, bardzo ładnie może sobie stworzyć taką konstrukcję, udowodnić, że to rzeczywiście stąd wynika ten wzór, a nie musi się tego po prostu przyjmować do wiadomości, żeby uczyć tego na pamięć. Inny przykład, który można stworzyć, to też tabliczka mnożenia stworzona w GeoGebrze. To też jest produkcja Jurka Mila. Taki applet. I teraz właśnie taka zabawa interaktywna, tak? No tam jest, że uczeń zaznacza prawidłowe odpowiedzi, pojawiają się punkty, wyniki, czy poprawnie, czy nie. Twierdzenie, chociażby twierdzenie Pitagorasa. To już będzie trzeci, taki ostatni przykład. W każdym razie są to, jak Państwo widzą, elementy, które można wykorzystać właśnie w szkole. Przepraszam, że się powiem. Chociażby, żeby udowodnić, że twierdzenie Pitagorasa jest takie, jakiego się uczyliśmy w szkole zawsze. Dobrze, mówiłem o GeoGebrze. GeoGebra jest bardzo uniwersalnym oprogramowaniem, oprócz tego, że uruchamia się na PC-tach, również na tabletach. Jest dostępna wersja na tablety. Innym przykładem bardzo dobrego oprogramowania to jest właśnie, o którym też już Adam wspomniał, pakiet LibreOffice. I tutaj jakby odpowiedniki tu wypisałem, to znaczy się jest Writer, jest Calc, jest Impress, jest Base. Nie znalazłem odpowiednika Draw, może się mylę. W każdym razie oprogramowanie, które w tej chwili w szkole jest powszechnie używane i wykorzystywane przez uczniów. Cały za darmo pakiet biurowy. LibreCAD. Ja w szkole uczę nie tylko informatyki, uczę również zajęć technicznych. I na przykład na tej części, w której uczę chociażby rysunku technicznego, zapoznaję uczniów, że mogą rysować ręcznie, ale mogą też przy pomocy programu typu CAD, który często dopiero poznaje się na studiach, tak, inżynierskich. Tutaj w szkole mogę już z nimi pewne podstawy, oczywiście mówię w bardzo podstawowym zakresie, ale przechodzić, już widzą, jak to wykorzystywać. To często wykorzystuję nie tylko we klasach, ale chociażby w klasach technicznych, które po prostu mogę, bo mam zazwyczaj dostęp w klasach. Inny przykład. Pewnie w wielu szkołach działają różnego rodzaju redakcje gazetek szkolnych. Świetne oprogramowanie właśnie do składu gazetki Scribus. No, to zrzut ekranu tak naprawdę sprzed 2-3 dni, akurat składany numer świąteczny. W związku z tym wykonałem zrzut, że rzeczywiście uczniowie w tym takim, w tym oprogramowaniu pracują. Za darmo. Inna sprawa, grafika, chociażby grafika wektorowa, czy cyfrowa obróbka zdjęć, to chyba najbardziej popularny GIMP. A tutaj inny przykład, Inkscape. No i właśnie przykład jakiegoś plakatu, który uczniowie wykonywali na zajęciach z informatyki. Również zadanie. Jest jeszcze szereg innych, tutaj postarałem się chociaż pokazać, znaczy o GeoGebrze mówiłem. OpenShot,
edytor wideo. Ja jeszcze może wspomnę, że dzięki właśnie oprogramowaniu open source w tych klasach Technet, ale również we klasach, mogliśmy rozszerzyć zajęcia z informatyki właśnie o takie elementy, które już wykraczają poza poza podstawę programową. I tak dla przykładu właśnie zazwyczaj, ponieważ u nas jest tak, że podstawa jest realizowana w klasie pierwszej, w klasie drugiej przerabiam z uczniami elementy dotyczące ogólnie grafika i multimedia, a klasa trzecia to jest właśnie powiedzmy algorytmika i programowanie. I tutaj o GIMP-ie i o Inkscape'ie już powiedziałem, Scribus'a wykorzystamy chociażby w klasach dziennikarskich, Audacity, również open source'owy bardzo fajny program do obróbki dźwięku, OpenShot, tak jak już powiedziałem, edytor wideo. Celestia to jest taki program, który jest wykorzystywany często na lekcjach fizyki, a to jest jakby taka wirtualna mapa świata. Jest jeszcze jeden program, o którym myślę warto wspomnieć, i to jest tak, że w tej chwili też uczę nauczycieli, jak ten program wykorzystywać. To jest program OpenSanko. To jest oprogramowanie do tablic interaktywnych, tak naprawdę dostępne również pod każdy system operacyjny. W przypadku akurat mojej szkoły, gdzie mamy tablicę interaktywną w każdej sali, jest to bardzo wygodne, dlatego że nauczyciel przygotowuje jakby swoje lekcje, nieważne w której sali jest, może nie ma jakby różnic w oprogramowaniu. W klasie informatycznej, to też Adam o tym wspomniał, że teraz to można do ucznia wysłać komunikat w sieci LAN, że nawet do niego nie trzeba podchodzić. Ja też wykorzystuję właśnie takie oprogramowanie. Tutaj przykład Epoptesa, czyli kiedy ja oczywiście wstaję, kiedy siedzę przy nim, to mogę wiedzieć, co uczniowie robią na tym, że miałem odwrócony ekran, szczególnie we klasach, tak, kiedy pracuję na swoich laptopach, to mogę podejrzeć, tak jak Adam powiedział, jeżeli nagle uczeń idzie w nie, odpływa w nie te rejony, które powinien, to zawsze mogę mu tam dyskretny komunikat wysłać, że no słuchaj kolego, zajmij się tym, co miało być, co jest przedmiotem naszych dzisiejszych zajęć. Mogę wysłać komunikat, mogę zablokować w sytuacji szczególnej, mogę również pewne rzeczy wykonać za mnie. W pracowni Windows, ponieważ mamy jedną pracownię, rzeczywiście pozostawiliśmy jako pracownię Windows, to tam wykorzystuję do tego bardzo podobny program i tak. Natomiast program Epoptes działa pod Linuxem. Bardzo fajnie do wykorzystania. Również ze mną. I element, o którym jeszcze chciałem powiedzieć, który również można wykorzystać jako właśnie element open source'owy, to jest platforma zdalnego nauczania Moodle, którą wykorzystujemy już od 2006 roku. Byliśmy w sumie jednym z pierwszych gimnazjów w Poznaniu, które taką platformę zaczęło wprowadzać i wdrażać jako właśnie ten element wspomagania nauczania. Dużo szkoleń dla nauczycieli przede wszystkim, żeby wiedzieli, jak z tego oprogramowania korzystać. No i my go właśnie wykorzystujemy, żeby organizować zasoby i cały proces wspomagania kształcenia w szkole. Jakie są najważniejsze plusy? Przede wszystkim działa oprogramowanie open source, działa w różnych środowiskach systemowych. Tak jak powiedziałem, można używać w dowolnym celu, jest darmowe dla każdego. No i tutaj jest to taki typ oprogramowania, ponieważ każdy programista może analizować, jak to działa, a zatem można szybko wyeliminować błędy, które się w oprogramowaniu mogą pojawić. I na samo zakończenie chciałbym, proszę Państwa, powiedzieć, że wbrew takim właśnie obiegowym opiniom, bo wiele osób mówi, a pewnie jak open source, czy jak coś jest darmowe, czy to na pewno jest gorsze. Wcale, że nie. Ja z doświadczenia, właściwie gdyby nie open source, to w mojej szkole wiele inicjatyw by jakby nie miało miejsca. Jest tak naprawdę bardzo, jest to potężne narzędzie, które jest możliwe do wykorzystania w edukacji. I tu warto wiedzieć, gdzie tych rozwiązań po prostu szukać, a przede wszystkim warto być otwartym właśnie na oprogramowanie open source, do którego Państwa szczególnie zachęcam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uprzejmie dziękujemy Panu Krzysztofowi za kolejne ciekawe.